Budżet Polkowic na przyszły rok to 350 milionów, po stronie wydatków to aż 459 milionów, a ten rok udaje się zamknąć z 10-milionową nadwyżką, mimo skutków wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji. Ten przyszłoroczny budżet jest budżetem trudnym w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, w związku z tymi warunkami makroekonomicznymi związanymi z wysoką inflacją. Ale to będzie budżet, w którym na pewno będziemy chcieli zachować tempo inwestycji. Tymi priorytetami są głównie kwestie społeczne związane z profilaktyką zdrowotną, z doposażeniem na naszej przychodni zdrowia oraz właśnie kwestie inwestycyjne, w tym duże inwestycje drogowe. Budżet po stronie inwestycyjnej to 162 miliony złotych. 15 listopada przedstawiłem Radzie Miejskiej projekt budżetu, który został przez radnych przeanalizowany. Radni złożyli dość dużo poprawek. Część z nich oczywiście zostanie uwzględnionych z racji tego, że wydają się korzystne dla mieszkańców naszej gminy, jednak z wieloma z nich nie będę się mógł zgodzić, między innymi tymi, które dotyczą drastycznych cięć w obszarze sportu, w obszarze szkolnictwa wyższego, ale również te związane z obcinaniem wydatków na chociażby inwestycje właśnie drogowe. Radni z opozycji mieli także kilka cennych uwag, które burmistrz chce wdrożyć do budżetu. Między innymi dotyczyły one zwiększenia środków na programy profilaktyczne oraz organizacje pozarządowe. Na pewno wszyscy podchodzimy ostrożnie do finansów samorządu i stąd też podejrzewam obawa u co niektórych, czy część środków powinna zostać wydana w taki, a nie inny sposób. Trzeba na tak wysokim chociażby poziomie finansować sport zawodowy i to wszystko zależy od stanowisk klubów. One się różnią, bo wiadomo, reprezentujemy różne środowiska wyborców. 28 grudnia odbędzie się sesja Rady Gminy, wtedy budżet musi zostać przyjęty. Do tego czasu analizuję uwagi radnych wniesione do mojego projektu budżetu. Również przedstawię autopoprawkę, która będzie zawierać część tych uwag rozpatrzonych pozytywnie, a 28 będziemy nad tym budżetem głosować. Liczę, co jeszcze raz podkreślę, że on zostanie przyjęty dużą większością głosów, ponieważ jest to budżet kompromisu i chciałbym, żeby tak było odbierane. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.